Tworzenie tak dużych i dokładnych uniwersów jak światy Harry'ego Pottera czy Percy'ego Jacksona niesie za sobą ryzyko popełnienia najróżniejszych gaw, błędów fabularnych czy wprowadzenia do treści książek wielorakich absurdów. W tym odcinku wyłowię kilka z nich ze świata Harry'ego Pottera i postaram się je jakoś wyjaśnić. A więc bez zbędnego przedłużania... Przejdźmy do pierwszego absurdu. Czemu czarodzieje obchodzili Boże Narodzenie, skoro zmartwychwstanie Jezusa mogło być dla nich łatwe do wytłumaczenia i przejrzenia go jako oszusta? Nie nazwałbym tego absurdem, a wręcz nie wiem, czy powinienem próbować to wytłumaczyć, ponieważ chodzimy na tematy mocno religijne i jeszcze będzie, będą z tego problemy, więc drogo wyjątku. Nie będę tego jakoś dogłęb... do... zgłębiał, ale powiem tak. Yy... Mógł być dla czarodziejów oszustem, ale wydaje mi się, że to raczej nie ma związku. Tak powiem ogólnikowo. Nie będę się w to zagłębiał, bo jeszcze miałem z tego jakieś problemy. Dlaczego Dumbledore nie mógł pokazać, komu trzeba wspomnień harego z cmentarza z myśl od siewni? słucham zakonu Feniksa i gnębi mnie to od samego początku. No... To jest dość... To jest wyborny absurd, bo... No pokazuje to wprost. Ja rozumiem, że nie podał... Nie mogli podać mu Veritaserum, bo on mógł się wielce uodpornić. No ale umówmy się... Harry będąc po czterech latach nauki w Hogwarcie nie ma bata, żeby poznał zaklęcie, które pozwoliłoby mu zatrzymać Veritaserum albo sprawić, że nie miałby na niego żadnego efektu. Zatrzymać w sensie oczywiście, że... Jak to było powiedziane, że wstrzymać przed przełykiem czy coś takiego. A co do wspomnień... No... Nie wiem. Wytłumacz coś takiego. jest ten cały durny proces. Wielce Knot nie wierzy. No to co, co robi Dumbledore? Tylko mówi, a wystarczy wziąć takiego Knota, wyciągnąć haremu wspomnienia z cmentarza, chlub do myśl od siewni. Patrz. Napatrzyłeś się? Tak, wrócił. A to taki cyrk. No. Nie wiem, no nie wiem. Głupota straszliwa ze strony Dumbledora. No, Mogło pójść szybciej. Zauważyłem dziwne zdarzenie. Otóż, kiedy pielęgniarka wnosiła diabelskie sidła dla tego gościa, który nie był w stanie mówić, to Neville przechodził tuż obok niej i nie rozpoznał tej rośliny. Mimo jego pasji do magicznych roślin. Powiem tak. Mógł być bardzo wzruszony spotkaniem z rodzicami, ale. Jakoś nie wierzę, że nie rozpoznałby diabelskich sideł, gdyby się do nich zbliżył. Nie wierzę, że Neville, który był prawdopodobnie najlepszym studentem zielarstwa w Hogwarcie, nie ma bata, żeby nie rozpoznał, nie ro żeby nie rozpoznał, że niby przyniesiony dopiero co fruwokwiat, to tak naprawdę diabelskie sidła. No, nie wiem. To spotkanie z rodzicami to jest naprawdę, naprawdę bardzo naciągane, że mógłby przez to być rozkojarzony, czy wzruszony, ale to jest naprawdę bardzo grubymi nićmi się szyte. No ale no, absurd jest absurd. Harry powinien zobaczyć tę strale szybciej, bo przecież widział, jak umiera jego matka, prawda? Otóż nie. Nie widział. Czy właściwie to widział, ale żeby zobaczyć te strala, jest, musi zostać spełniony określony warunek. Dana osoba musiała widzieć czyjąś śmierć i musiała sobie przyswoić to, że faktycznie ta, ta osoba umarła. W przypadku Harego, mógł zobaczyć to dopiero w zakonie Feniksa, Imaginarium robił o tym materiał, więc po prostu streszczę całość, ponieważ zgadza się w tym 100%. Nie zobaczył, nie mógł zobaczyć od razu, jak umarła jego matka, ponieważ on był wtedy małym dzieckiem. Ile on miał tam? Kilka miesięcy? Może roczek? On nie rozumiał wtedy, co to znaczy śmierć. Zrozumiał dopiero, kiedy. Zobaczył w zwierciadle Ein Engarb właśnie od swoich rodziców i w ogóle całą swoją rodzinę. Później był Quirrell na tym samym roku, ale Harry nie widział jego śmierci, ponieważ kiedy Quirrell umarł, to Harry był nieprzytomny. W filmie najpierw, była, najpierw Quirrell padł, a potem Harry stracił przytomność, ale mówiłem, to się skupia tylko i wyłącznie na książkach, a w książce Harry nie widział śmierci Quirrella. To samo było z Cedrikiem. Nie widział Harry również śmierci Cedrika, ponieważ zamknął oczy i jedyne co zobaczył, to zielony promień Awada Kedawry, który jaśniał tak mocno, że nawet przez zamknięte oczy widział ów promień. I potem dochodzimy do akcji z zakonu, gdzie jest proces, akcja z dementorem itd., itd. I żeby nie było problemów, nie, jeśli chodzi o dementora, to nie, wtedy yy, cokolwiek, co by tam umarło w Dudleju, nie, to tak nie działa. Dadlej nie umarł, Haryk obronił Dadleja przed dementorem, nic mu się nie stało. Ale w trakcie tych dwóch miesięcy, między końcem czwartego roku w Hogwarcie, a początkiem piątego, Voldemort zaczął po cichu działać. Przeciągnął Demendorów na swoją stronę. Uwolnił później, na piąty, jeszcze w trakcie Piątego Roku, uwolnił swoich najwierniejszych mieczerzerców z Azkabanu. Ale w trakcie tego zabijał. Zabijał wielu ludzi, a zwłaszcza tych, którzy mu odmawiali albo stali na drodze. A ponieważ w Harym żył Horcrux, to wspomnienia Harego mieszały się ze wspomnieniami Voldemorta. I przez to Harry był w pewnym momencie świadkiem na pewno czyjejś śmierci. Właśnie poprzez to połączenie wspomnień Voldemorta i swoich. Ja natomiast nie do końca rozumiem całą funkcję myśl odsiewni. Czy jeśli przeleję do niej myśl, to o niej zapomnę? Otóż nie, nie do końca. Nie jest to oczywiście absurdem, ale pytanie jest dobre. Nie, to tak nie działa. Ponieważ Dumbledore, po przelaniu do myśli od siewni wielu swoich myśli, on dalej pamiętał to, co się działo. Tak samo Snape pamiętał to zdarzenie z dzieciństwa Wszest... znaczy nie tylko to jedno, które było pokazane w filmie, ale w ogóle wszystko, co robił mu James. Ale wydaje mi się, że to działało w taki sposób, że nieważne jak, jak wielkim mistrzem ktoś był w legilimencji, jeśli przelało się myśli do myśli od siewni, bądź z głowy się je wyciągnęło i wsadziło do, takiej, do jednej z tych buteleczek, to wtedy. Nieważne jak głęboko dana osoba by zagłębi zagłębiła się w mózg, powiedzmy, swojej ofiary, nie, nie byłaby w stanie dotrzeć do tego wspomnienia, ponieważ ty byś o tym wiedział, ty byś wiedział, o co tam się stało, jak to wyglądało, ale ta osoba nie mogłaby do tego dojść. Myślę, że to działałoby w, w przypadku Leglimięcy coś na bazie takiej bariery. Dziwne jest to, że uczą przedmiotów dotyczących tylko magii i ich stworzeń, a brak WF-u, prócz Quidditcha, trochę geografii i tym podobne. I narażanie ucz uczniów na niebezpieczne lekcje i niepedagogiczne podejście nauczycieli i faworyzowanie uczniów czy domów. Albo organizacja turnieju trójmagicznego, w których zadania są bardzo niebezpieczne i narażają życie. I zderzenie dla Mugoli z życiem czarodziejskim bez użycia elektroniki, zwykłej poczty czy głupich długopisów. E, tak, to jest dość, e, dość konkretny absurd, ponieważ e, fakt, czarodzieje uczyli się tylko magii. Nie było żadnych ćwiczeń jak na wМесикиий, typu jakieś rozciąganie, biegi na przełaj, na dystans, coś tam. Jedyne jeśli chodzi o elektronikę dla czarodziejów i tego podobne, tego, tego podobne rzeczy to. Było a i tak wiadomo, że nie wszyscy czarodzieje zapisywali się na ten przedmiot. Jeśli natomiast chodzi o faworyzowanie na uczniów czy domów, czy podejście nauczycieli do lekcji i w ogóle do uczniów, to już jest naprawdę temat rzeka, bo to nie tylko jest w Hogwarcie, tylko tak jest w ogóle. Naprawdę w jakiejkolwiek szkole znajdzie się jedna taka choćby osoba, jeden taki nauczyciel który do jednej klasy będzie mega przychylny, przymiły, przemiły, przepraszam za pomyłkę będzie no będzie zajebistym typem slash typową a do a innej będzie totalnie z niczego po prostu nienawidził koniec nie wyjaśnić dlaczego. Po prostu nienawidzi was i tyle. Co do tego zderzenia y, Mugoli z życiem czarodziejskim, to jest takie pół na pół bym powiedział, bo nie wszyscy czarodzieje urodzeni w rodzinach mugolskich y, nie wszyscy mieli wtedy dostęp do elektroniki. Jeśli chodzi o pocztę, to tak, ale to... To jest, takie, to jest takie mega umowne: no bo poczta to poczta. Chyba nieważne, czy przenosić ją listono szczesowa. E, pióra, oczywiście takie, e, nie takie pióra wieczne, czy takie, które teraz stosuje się, przynajmniej niektórzy stosują w szkołach czy w biurach, tylko takie pióra zwierzęce. Tak, to naprawdę musiało być bardzo trudne dla takich ludzi. Nie tylko dla Mugolaków oczywiście, ale nawet dla zwykłych czarodziejów, no bo oni się na bagnie uczyli pisać takimi piórami. Ale wracając do Mugolaków i elektroniki. Jedyne, co tak naprawdę wydaje mi się takim Mugolakom mogłoby przeszkadzać, to ewentualny brak telewizji i telefonu, żeby jakoś się skontaktować z. Z swoją rodziną i nie wiem, tak pogadać, powiadomić, jak tam idzie życie w tym hogwarcie, jak tam lecą te wszystkie lekcje i tak dalej. A cała reszta to tak pół na pół no bo co? Jedzenia sobie robić nie muszą, bo dostają z kuchni, od skrzatów domowych, telefonu do takich rozrywek, jak teraz się używa w szkołach, typu jakieś ogierki czy coś nie potrzebowali, bo wtedy wręcz nie było to możliwe i poza tym tak naprawdę tyle tylko telefon i do skontaktowania się z rodziną pogadaniem i telewizja żeby się ewentualnie jakoś zająć jeśli nie chciał, nie miałoby się jakiegoś hobby typu quidditch czy nie wiem lepsza lepsza nauka czy w zgłębianie w ogóle tajemnic yy, tego fantastycznego świata. Dlaczego w czwartej części, kiedy Barty Crouch Jr. po powrocie Harry'ego z cmentarza zabrał chłopaka do gabinetu, nie zabił go od razu tak jak zamierzał, tylko przez cztery bite strony objaśniał niemal cały swój plan. Zrozumiałe, że czytelnik musi wiedzieć kto, co, jak i dlaczego, ale dla mnie to raczej mało logiczne. No. To jest to samo, jakbyś chciał się. chciała, przepraszam. Zapytać się. Psychopaty, dlaczego cię porwał i chce cię zabić, bądź bardzo okaleczyć, czy coś tam. Nie zrozumiesz logiki takiego człowieka. Dla niego jest to w jakiś sposób logiczne, dla ciebie być nie musi. Co do czytelnika, no to wiadomo, no musi być wiadome, jak i dlaczego postępował tak, a nie inaczej. Co do zabicia natomiast, to. On wydaje mi się nie tyle zamierzał go zabić, co po prostu porwać i dostarczyć Voldemortowi. No bo umówmy się, gdyby Bartie Crouch jr. zabił Harego, to Voldemort wtedy zabiłby jego, za to, że ten zabił Harego. Choć oczywiście, tak naprawdę, nawet gdyby próbował go zabić, to i tak by mu to nie wyszło, ponieważ Harry musiał zginąć z ręki Voldemorta. I dopóty, dopóty Voldemort nie zniszczył wtedy w lesie Horcruxa w Harrym, to Harry był tak naprawdę nieśmiertelny i nikt ani nic nie mogło go zabić. Hm. W świecie magii obchodzono święta Bożego Narodzenia. Jaki problem? W Persim Jacksonie pewnie też. Harry był bogaty, a i tak mieszkał u wujów. I tu się kłania nieznajomość yy, uniwersum. Harry musiał mieszkać u wujostwa, ponieważ tam był bezpieczny i Voldemort, ani śmierczyżercy nie mogli go tam zadziabnąć. A przynajmniej Voldemort. Śmierczyżercy prawdopodobnie, gdybyś tam wbili, to mogliby mu coś zrobić. Przez kilka lat bliźniacy nie ogarnęli, że na mapie Huncwodów szczur to tak naprawdę nie szczur. Też imaginarium to wyjaśniał, więc ci to streszczę. Otóż, Hunzfota mógł zobaczyć na mapie tylko inny Hunzfot. Tak więc, kiedy bliźniacy sp sprawdzali dormitorium, w którym był Ron oraz Harry, oni nie widzieli obok Rona, kropki, z podpisem Peter Pettigrew. A teraz, gdybyś chciał wpisać w komentarzach że przecież Snape zobaczył na mapie Huntsfotów Lupina oraz Pettigrew, jak tam leciał, to tak, owszem, zobaczył, ale to nie Snape używał wtedy mapy, a Lupin. Snape był śmierciożercą, a Voldemort ani razu tego nie wykorzystał. Z tym bym się kolego kłócił, ponieważ Snape od momentu, kiedy poznał przepowiednie w jakimś tam stopniu, i przekazują Voldemortowi i dowiedział się, kogo Voldemort wyznaczył, kogo chce dorwać, stał się wtedy podwójnym agentem. Był śmierciercą, ale szpiegował dla Dumbledora. Później natomiast, ee, jak to tłumaczysz, Sam Snape w księciu ku Narcyzie oraz Bellatrix... Voldemort też wypytywał Snape'a o to, dlaczego Wielce go niby nie szukał, czy coś tam. Snape natomiast, według Voldemorta, trwał na posterunku, który ten powierzył mu, aby wkradł się w łaski Dumbledora. I w Księciu Półkrwi, a być może już nawet w Zakonie Feniksa, Voldemort utwierdził się w przekonaniu, że Snape jest jego najwierniejszym sługą, pewnikiem zaraz po Bellatrix i jednocześnie cieszy się zaufanie Dumbledora, więc będzie mógł wykorzystać to zaufanie, aby Dumbledora zlikwidować. Ale tak naprawdę Snape knął z Dumbledorem, jakby tu się pozbyć Voltka. I skończyło się na owym spisku, który Harry odkrył po przeglądnięciu wspomnień Snape'a w insygniach Śmierci. Końcówka Czary Ognia. Molly Wesley nie poznaje Syriusza. No to kiedy miała go poznać? Bo w kwaterze głównej od razu by go zamordowała, tak jak to zrobiła z Bellatrix ze Strange. To akurat y, dotyczy się filmu, ale odpowiem na to. To bardziej już zamysł reżysera, bo być może w sensie nie jest to pokazane wprost, ale w książce przed przemową Dumbledora do uczniów o Woldemorci i o Cedriku, jest ta cała akcja w skrzydle szpitalnym. I wtedy po wyjściu ministra, Syriusz, wręcz można powiedzieć na życzenie Dumbledora, ujawnia się przed Moli, jest zapoznanie i hej. I wydaje mi się, że na łamach filmu miałoby miejsce dokładnie to samo, tylko że po prostu, według reżysera, reżysera zapewne było to albo nieciekawe, albo mało ważne, więc w filmie tego nie pokazano. Końcówka kamienia w książce parzy, a nie zmienia w proch kości kuriela. To jest akurat, nie wiem, czy błąd. Z Określić to błędem scenograficznym, czy wizją reżyserską. Bardziej postawię na to, na to drugie. Ale to też jest, To nie jest też absurd, tylko to jest takie bardziej. też ja nie powiem, że czepianie, a. Yy, no ten. No, szczegół. Taki no, mało ważny szczegół. No. Tu parzy, tutaj w proch. Czy zauważyliście, że Hagrid, kiedy przyleciał na latającym motorze Syriusza Pomego Harego, wtedy kiedy Lord Voldemort zabił rodziców, był jedyną osobą przed Ministerstwem Magii, ale kiedy oni przyjechali, różdżki Voldemorta już nie było. To dziwne, bo jeśli Hagrid był jedyną osobą oprócz tych z Ministerstwa, która tam była, kiedy odbite zaklęcie zniszczyło ciało Voldemorta, to Hagrid musiał wziąć tą różdżkę, bo w czarze ognia glizdeogą dał ją Voldemortowi. Tak. Yy, nie. Ponieważ yy, wręcz albo równomiernie, albo zaraz po tym, jak Hagrid wyleciał stamtąd z Harym, bo mniej więcej kolejność była taka: Hagrid, Syriusz, Petigrew. Ministerstwo. Najpierw przyszedł Hagrid, wybadał, znalazł Harego i chciał wracać. Chwilę później natknął się na Syriusza, który dał mu swój motor. Hagrid poleciał na Private Drive. Syriusz poszedł po Petigriu. Potem była ta cała akcja z zrobieniem Blaka w morderstwo. Peter uciekł, poszedł szybko do mm, Doliny Godryka. Czy właściwie do, wrócił po prostu do, do domu Potterów Zabrał różdżkę Voldemorta I uciekł gdzieś się ukryć Snape natomiast Był tam tylko i wyłącznie W filmie Więc nie biorę tego Pod uwagę I ostatni absurd na dziś Po co Potter tak Cisnął na te sumy Fred i George prawie żadnego nie zdali, a o y totalnie olali. A i tak nieźle się urządzili. Ja bym na miejscu Pottera nawet nie przyszedł na sumy z wróżbiarstwa i historii magii, gdyż te przedmioty są do zawodu Aurora zupełnie niepotrzebne. Prawda, więc. Po co? No. No to, no to jest tak, jakbyś chciał iść, nie wiem, na informatykę, a uczysz jak mieszać zaprawę. Bez sensu. Rozumiem ogólną naukę, że uczył się wróżbiarstwa, no bo wybrał, musiał, do końca roku i tak dalej. Ale dlaczego poszedł na te sumy z wróżbiarstwa i historii magii, to nie mam pojęcia, no bo. Nawet jakby nie przyszedł na nie, to. I tak nic by to nie zmieniło. Pomijam oczywiście fakt, że sumy jako tako w sumie zdał. Przynajmniej te, które były mu potrzebne na aurora. Ale właśnie wróżbiarstwo i historia magii no głupota. Samo to głupota, że on, się na, że on to w ogóle pisał to jest jedno. Jeszcze większą było to, że on w ogóle się na nie zapisał. No bo jeśli do zawodu aurora są ci potrzebne m.in. sumy z obroną przed czarną magią, eliksirów, trochę tam z zielarstwa yy, i chyba transmutacji, no to na ki ty idziesz na wróżbiarstwo i historię magii, kiedy po pierwsze nie dość, że masz gdzieś te przedmioty, i praktycznie nie uczysz się z tego, po, i po, a po drugie, nie jest ci to w ogóle potrzebne na twojej ścieżce roz, roz, rozwoju kariery, którą chcesz podążać. No nie wiem, nie wiem, no głupota. Ale to już wszystko, co mam na dzisiaj dla Was. Zrył się z tego nawet długi materiał. Ale podkreślę, że jeśli chcecie, aby kolejne tego typu filmy się pojawiały, musicie zostawiać albo w komentarzach, albo w osobnej sekcji, w osobnym kanale, w sekcji na Discordzie komentarze, które przytaczają nowe absurdy, ponieważ ja też nie mam aż tyle czasu, żeby sobie wszystkie wyszukiwać. Więc to tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Nara.